Witam Was, kochani, z parkingu pod Kostorami. Ogólnie dzisiaj wyruszamy na łowy. Dekoracje świąteczne były, łowy halloweenowe, teraz czas na świąteczne. Przygotowujemy się do vlogmasu, praktycznie ja się przygotowuję. Powiem szczerze, mam dużo fajnych pomysłów, na pewno będzie bardzo ciekawy od nas w tym roku. Ja też się bardzo cieszę, bo to już będzie mój drugi vlogmas, który przeżyłam razem z Wami, który będziemy świętować wspólnie. Jeszcze nie wiem dokładnie, jaki kalendarz adwentowy sobie sprawię w tym roku, ale na pewno będzie coś fajnego, bo ja nie dam rady kupić coś, co nie będzie fajne. Tak, ja myślałam, że będzie dużo mniej rzeczy. Jestem w pozytywnym sensie zaskoczona. Różowe dekoracje, także bardzo, bardzo fajnie. O, i tutaj jeszcze w Polsce nie spotkałam się z bombkami w innym kształcie niż takie standardowe bombeczki. O, te są ładne, ja miałam takie z Niemiec, mafie, jakie one były ładne. Szkoda tylko, że została mi chyba jedna z tych wszystkich, a były chyba cały taki duży worek. Więc troszeczkę lipa. Ta choinka jest śliczna. Ja sobie w tym roku patrzyłam, że chcę to zrobić, nie wiem, czy to mi wyjdzie. Chyba nie jest droga, bo kosztuje tylko 4 dyszki. Biała choinka, tak mi się podobają białe choinki, nie wiem czemu, ale no uwielbiam, białe choinki uwielbiam, białe dekoracje ogólnie w święta. Ja kiedy będę miała własny dom, to na pewno sobie zrobię białą, dużą choinkę, nie obchodzi mnie, to sobie będzie ktoś myślał. Ja muszę mieć po prostu białą choinkę, a tutaj są śliczne, naprawdę śliczne. Znaczy te bombki są bardzo ładne. No, bardzo ładne i nie są wcale aż takie drogie. Pluszaki, kto z Was, jakby się mali, nie kochał świątecznych pluszaków? Bo ja je uwielbiam. Pod choinką leżą 3 prezenty, które wziął mój tata, ponieważ mu się tak podobały, że mówi, że chce te prezenty mieć pod swoją choinką, więc spokojnie, też mu to nie przeszkadza. Śliczna, tak mi się ona podoba. Dobra, ona nie jest żywa, ale ona jest naprawdę prześliczna, trochę za mała jak na nasz salon, ponieważ nasz salon naprawdę jest, robi wrażenie. Jeżeli chodzi o wielkość, ta choinka na pewno by tak się zgubiła w tym wszystkim, także potrzebuję dużej, dużej choinki. Czy ją znajdę? Nie mam bladego pojęcia, ale będę szukać i muszę sobie kupić światełko do pokoju. O, mamy choinki. No, ta biała choinka będzie kiedyś moja. Takie mamy śliczne, perłowe szyszki. Są tak śliczne. I tu mam jeszcze srebrną. Także jedna kosztuje 30 zł. Ja mam w kuchni barek. I w tym barku są właśnie takie druty, na których można sobie coś powiesić. W tamtym roku wisiała, też tam coś wisiała, chyba dzwonki. A w tym roku będzie to wisieć. Tylko, że 3 tych kosztuje jedna, ja bym potrzebowała z 5 takich. Więc dobra. Pomyślę, gdzie znaleźć coś podobnego. Ja już tam wychodzę i teraz jedziemy do Ikei. Wzięliśmy tutaj te prezenty, które są śliczne. I ogólnie mój tata mówi, że chce te prezenty i on musi je mieć. Więc spoko, mi to nie przeszkadza. Jeżeli chce, to niech będzie. A teraz jedziemy do Ikei. Tam też powinnam znaleźć coś bardzo fajnego. Ikea jest tak śliczna, ona jest ogólnie... cała ta przystrojona choinka kosztuje 16 zł. Ale ona ma w sobie welurowe... gąbki. Wiecie, ona ma sobie welurowe gąbki, welurowe bombki. Jest biała, jest takie śliczne. Śliczne jest kolorystycznie. To jest bardzo ładne. Jeżeli chodzi o biało-czarne dekoracje, ja wiem, że to tak na galowo, ale ja jestem jakoś mam taką obsesję na punkcie tych białych dekoracji i no naprawdę, one są prześliczne, to jest bardzo ładne. Czy ja widzę bałwana? Jeżeli on jest do zakupu, to ja bardzo chętnie go wezmę. Szczerze, ta choinka bym pasowała, jeżeli chodzi o mój salon, bo mój salon naprawdę jest duży i właśnie dlatego potrzebuję dużej choinki. Też są świetne rzeczy, jeżeli chodzi o dekoracje świąteczne. Tam mój tata widzę, że coś znalazł i teraz mnie woła, tak mówię, idę zobaczyć, co to jest ciekawego. I teraz się zastanawiam, czy ja nie mam odwrotnej maski, ale nie mam jej odwrotnie i no jestem bardzo mile zaskoczona.
To jest przeurocze, naprawdę to jest. To jest. Znalazłam te bombki kolekcjonerskie, które ja miałam jeszcze. Ja ogólnie kupowałam je w Niemczech i one są prześliczne. Tutaj mamy czaszkę meksykańską, mamy pieska. Jasiej Małgosi, tutaj takie, one są po 47 zł. Dużo, mamy nawet łopsiko. Oczywiście większe są, ale. Tak, taką lokomotywę też miałam. Już jej nie ma z nami. To jest prześliczne. Ale cena też jest bardzo imponująca, jak za jedną bombkę. Przyznacie, kto chce bombeczkę Disneya, Anny i Elzy. Bo ja nie. Nie jestem już w domu po zakupach, ogólnie bardzo się cieszę, też odbyłam z moją kuzynką i było naprawdę bardzo fajnie. I teraz byłam w cukierni i kupiłam najlepsze ogólnie cukiernie w moim mieście, to tiramisu. I nie, to nie to ciasto, tylko cukiernia się tak nazywa. I najlepsze, co jest tutaj, to jest musik karmelowy, także jeżeli będziecie kiedyś mieli okazję go spróbować, to serdecznie Wam go polecam, bo naprawdę jadłam mnóstwo ciastek, mnóstwo różnych deserów i to jest najlepsze. Słuchajcie, mamy 17 listopada 2020 roku, czyli mój brat kończy 10 lat i ogólnie on chyba przed chwilą przyjechał i zrobiliśmy mu taką imprezę niespodziankę, on pojechał chyba wysłać list do Świętego Mikołaja. Tak, dobra, już słyszę, że idzie i zaraz Wam pokażę jego minę, mamy tort, mam prezent. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Obserwować na Instagramie i tam czasami wpadę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, ponieważ czasami po prostu zapominam i pokazuję więcej na Instagramie niż tutaj na YouTubie. I ja się już z tego miejsca z Wami żegnam, ponieważ muszę jeszcze zrobić jakąś pracę na informatykę, nawet nie wiem jeszcze z czego. Muszę poprawić BZ-kę. Także ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmiku. Pa!